przedstawić uroczystą akademię z okazji 40-lecia naszej szkoły, noszącej imię Królowej Jadwigi. Baczność, poczet sztandarowy wprowadzić. Szkoły. 40 lat. Szanowni goście, drodzy uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły. Przypadł mi zaszczyt tak przywitania tak zacnego grona na dzisiejszej uroczystości 40-lecia szkoły. Serdecznie witam panią minister edukacji narodowej Krystynę Szumilas. Witam śląskiego kuratora oświaty, pana Stanisława Fabela. Witam dyrektora delegatury śląskiego kuratorium oświaty w Gliwicach, panią Zdzisławę Wanię. Bardzo serdecznie witam włodarzy miasta w osobie wiceprezydenta, pana Piotra Surówki. Równie ciepło witam przewodniczącego Rady Miasta Knurów, pana Jana Trząsioka. Witam dyrektora Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych, pana Wojciecha Świerkosza. Witam członka zarządu powiatu gliwickiego, pana Sławomira Danczyka. Witam również prezesa spółdzielni mieszkaniowej, pana Bogdana Litwina. Z wielką radością witam dyrektorów, wicedyrektorów szkoły, pełniących w różnych okresach miejsce, te zaszczytne funkcje.
witam dyrektorów przychodni psychologiczno-pedagogicznej Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej oraz wszystkich dyrektorów kurowskich placówek oświatowych. Witam także przedstawicieli oświatowych i związków zawodowych w osobach przewodniczącej kurowskiego oddziału ZNP, panią Barbarę Kwaszczyk. A także przewodniczącą NSZZ Solidarność, panią Iwonę Nach. Witam także was, kochani uczniowie, rodzice i serdecznie, szczególnie ciepło witam wszystkich byłych i aktualnych pracowników naszej szkoły. I szanowni państwo, no niestety stres i emocje pozwolę to, że zanim przeczytam ostatni akapit, to pozwolę przeprosić i przywitać oczywiście księdza proboszcza. Naszej parady. Nie wiem jak się to stało, ale niestety pominąłem księdza, mimo że na liście mam księdza zapisanego. Bardzo serdecznie przepraszam. Jeśli zapomniałem o kimkolwiek, z góry serdecznie przepraszam. A teraz głos oddam uczniom naszej szkoły. Dziś, na początku trzeciego tysiąclecia, żyjąc w zawrotnym tempie, odrzucamy jakiekolwiek formy czczenia przeszłości. Wysuwamy na pierwszy plan życie teraźniejszością. Nudzą nas uroczystości, apele, rocznice. Ale czy tak musi i powinno być? Przecież pokolenie, które nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje swojej przyszłości. Zatrzymaj się więc na chwilę, aby poznać ważne w historii naszej szkoły daty. Za kilkanaście lat ty także staniesz się częścią tej historii. Pociąg osobowy z roku 1971 wjeżdża na tor przy peronie pierwszym. Podczas wysiadania z pociągu pasażerowie proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności. Stoi na stacji lokomotywa, wielka jak szkoła, aż pod niej spływa. Stoi, sapie, ledwo już zipie, czeka na remont, bo tynk się sypie. Wagony do nich podoczepiane, wielkie, ogromne, z dziewcząt palic. Pierwszym dyrekcja, każdy jej słucha, bo grozi, parska i gniewem bucha. Czasem zaś z nudów i od niechcenia, różne wydaje rozporządzenia. W drugim wagonie też jest prześlicznie, siedzi w nim grono pedagogiczne, piją herbatę i myślą skrycie, jakby tu uczniom utrudnić życie. W trzecim globusy, mapy, probówki, cykle, ekierki, gwoździe, żarówki, jeden kościotrup z wesołą miną i rozstrojone stare pianino. W czwartym harmider, krzyk i hałasy, to jadą dzieci, te starsze klasy. A tych wagonów jest ze 40. Sam nawet nie wiem, co się w nich mieści. Nowe ćwiczenia, stare lektury, poradniki i ustawy z góry. Nagle gwizd, uszać pisk, para buch, koła w ruch. Ruszyła powoli ociężara, kochana oświata, nasz biedny walet. Już kręcą się gryby, mechanizm już chodzi. Zmęczona dyrekcja układa plan godzin. Od dzwonka do dzwonka, bez chwili wytchnienia, wkuwają uczniowie regułki, twierdzenia. Już dymią im głowy, wylazły im oczy, a pani w tej głowy wciąż wiedzę tłoczy. I czasu brakuje, gdy uczeń duka, na ścianie, suficie pomocy szuka.
Sprawdziany testy pisać należy, bo pani w geniuszy wciąż jeszcze wierzy. Dyrekcja nie sypia, bo cierpnie jej skóra, że barki z brzuszy lub gdzieś pęknie rura. I wciąż nowe stresy i nowe frustracje. I aby do czerwca, bo w czerwcu wakacje. Wakacje! Nareszcie odpocznie nam głowa. Czas, pras i wrzesień i wszystko od nowa. Choć lata mijają, wciąż żyje ta szkoła, w której wspomnień nadeszła dziś pora. Czy pomyśli o niej czasem, przeszłość przywoła młodzież do żartu skora? Czas śmignął balonem tej szkoły, w teczkach, zeszytach, wyszkolne mole. Niesiemy te lat 40, co z tych lat w głowach zostało? A w oczach, a w sercach, co się dziś mieści? Chyba niemało, niemało. Nasi uczniowie z okazji jubileuszu postanowili wybrać się w podróż sentymentalną po dawnych czasach i powspominać, jak to u nas bywało przez te 40 minionych lat, oczywiście z przymrużeniem oka. Pozwólcie więc, drodzy goście, że i was zabierzemy w tę podróż. Dlatego prosimy, popatrzcie i posłuchajcie.
Pozwólmy sobie teraz cofnąć wskazówki zegara te 40 lat, gdy nasza szkoła powstawała. Być może ktoś z Państwa, a z pewnością wielu spośród naszych rodziców, było wówczas uczniami tej szkoły i dziś z łezką w oku wspomina tamte, no w końcu nie tak odległe czasy. Szóstka wczoraj i dziś, czyli Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 w Knurowie w 40. rocznicę powstania. Z końca lat 60. w związku z szybkim tempem rozbudowy osiedla i co za tym idzie wzrostem liczby jego mieszkańców, staraniem władz miasta, oświaty i rodziców zapadła decyzja o budowie nowej szkoły na osiedlu Tysiąclecia. Pani Degli Siwek, która wówczas pełniła funkcję zastępcy kierownika Szkoły Podstawowej nr 5, powierzono obowiązek dopilnowania budowy obiektu. Pierwsze koparki i spychacze pojawiły się 29 września 1970 roku. Od tego momentu powstawał plan wyposażenia placówki. Kopalnia Szykłowice została opiekunem społecznym szkoły. Okres budowy trwał półtora roku. 1 września 1971 roku w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 rozpoczęło naukę 582 uczniów oraz podjęło pracę 23 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 6. 7 lutego 1972 roku nastąpiło przeniesienie wszystkich oddziałów szkoły do nowo wybudowanego budynku przy ulicy Stefana Batorego 5. Mamy zaszczyt wręczyć symboliczne kwiaty wszystkim zaprezentowanym przed chwilą zasłużonym dyrektorom i wicedyrektorom naszej szkoły. Bardzo prosimy wymienione osoby o powstanie. To dzięki Państwa staraniom przeprowadzono kolejne remonty budynku szkolnego i obiektów sportowych. Prowadzono naukę informatyki i języka angielskiego. Dzięki Państwa pracy nasza szkoła szybko rozwijała się. Dziękujemy. Pamiętajmy też o tych, których już nie ma wśród nas.
piękny i młody. Jaka to obok dziewczyna z workiem na kapcie, z tornistrem na plecach. Jaka wędrówki przyczyna? Powiedz mi, piękny, luby chłopaczku, co przez lat 6 z niemałym trudem codziennie nosiłeś w plecaczku? Tych nie widzę, nie wstycham, nie płaczę, nie stracę zmysłów, tych nie zobaczę. Oj, zobaczysz, zobaczysz! A my wkroczyliśmy w XXI wiek, do czasów współczesnych. Z dniem 1 września 2004 roku stanowiska dyrektora szkoły objął pan Eugeniusz Szybiak, a jego zastępcą została pani Barbara Gorej. Oboje funkcje swoją pełnią do dzisiaj. Ale najbardziej dobra. Nawet kamienie miękną, wystaje na nich stopą drobną. Klejnotów królewskich błysk mniejszy jest niż świętości, mądrości światło. O Jadwigo, śliczna pani, witaj nam. Nie królewskie insygnia, uroda i szaty zdobią człowieka, ale głębia umysłu i siła ducha. Bo nauczyć się myśleć to nie wszystko. Trzeba nauczyć się jeszcze kochać innych. Do najpilniejszych trosk Jadwigi należało odnowienie Akademii Krakowskiej, założonej przez Kazimierza Wielkiego w 1364 roku. Na dworze papieskim w Rzymie Jadwiga podjęła starania o odnowienie jej działalności. W swoim testamencie zapisała uniwersytetowi ogromne sumy. Zachowała się w pamięci współczesnych jako opiekunka ubogich, chorych i potrzebujących. Dla bezdomnych, żebraków, chorych i kalek zakładała szpitale, czyli według dzisiejszych pojęć domy opieki społecznej, gdzie mogli oni znaleźć ciepłą strawę i kąt do spania. Dla dobra swojego kraju nawet własnego szczęścia nie żałuj. Dla każdego władcy dobra rada, służyć innym, nie tylko od nich wymagać. Jadwiga była królową, służącą czynem i mową. Święta Jadwiga królowa, życie swoje poświęciła, by ratować naród polski. Szczęście własne odrzuciła, ty też możesz być jak ona i obrać ją za patrona. Nie myśl o klejnotach drogich, lecz o uśmiechach na twarzach ubogich. Królowa Jadwiga świętą została, gdyż przez całe życie czynić dobro i kochać umiała. Że królowa często doglądała budowy kościoła, rozmawiała z budowniczymi i dobrym słowem zachęcała ich do pracy. Postawcie tu, mości panowie, potężne mury świątyni Karmelitu na chwałę naszego Pana. Zaprawdę, królowo, wszystkie nasze siły i prace poświęcamy ku boskiej królewskiej chwale. Obiecuję wam za pracę solidną zapłatę. A ty czemu płaczesz, mości murarzu? Jak cię zrobią? Jakże jestem, miłościwa pani, a czy to moje kłopoty są godne w rasunku waszej królewskiej mości? Chcę wiedzieć, Jędrzeju, co cię trapi. Moja żona ciężko zachorzała, a ja nie mam dukatów, by ją leczyć. Serce pełka mi w żalu, gdy widzę, jak cierpi. Wzruszyłeś mnie, Jędrzeju. Masz tu ode mnie złotą sprzążkę od Trzewika. Wystarczy na leczenie żony. Dzięki ci, miłościwa pani, będę cię wielbił muszę czasy za to, że ulotowałaś się nad losem jednego człowieka.
ślad na kamieniu. Przecież to odcisk stopy królowej Jadwigi. Święta to musi być pani, której stopa zmuczyła was. Muruje go w ścianie świątyni na wieczną pamiątkę jej chwały. Tak, dotarliśmy do czasów nam najbliższych. To nasze tu i teraz. Szkoła zmieniająca się na naszych oczach i z naszym udziałem. We wrześniu 2008 roku nastąpiła komputeryzacja całej szkoły. Zakupiono program edukacyjny wspomagający naukę. Dodatkowo wyposażono bibliotekę szkolną oraz świetlicę w stałe łącze internetowe. Wprowadzono monitoring. W sierpniu 2009 roku oddano uczniom do użytku nową salę historyczną. 8 grudnia 2009 roku nastąpiło uroczyste otwarcie przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 i Miejskim Gimnazjum nr 2 w Knurowie, najnowocześniejszego w mieście kompleksu sportowego. Z kolei w styczniu 2010 roku uczniowie dostali świeżo wyremontowaną salę przyrodniczą ze specjalnie utworzonym oknem edukacyjnym. Najnowsze zmiany dokonały się w roku 2011-2012. W bibliotece wymieniono meble i sprzęt komputerowy. W sali komputerowej zamontowano nowo zakupioną tablicę multimedialną. Wśród absolwentów pracowników naszej szkoły jest wiele osób, które zasłużyły się dla naszego miasta, regionu i kraju. W latach 1975-1991 pracowała u nas jako nauczycielka matematyki obecna pani minister edukacji narodowej, magister Krystyna Szumigas. Nasza szkoła zawsze była, jest i będzie na szóstkę. Hej, dzieci, poczekajcie chwileczkę. A co by powiedział o waszej szkole? Lubicie ją być troszeczkę? Lubię szkołę, lecz ten problem zawsze działa mi na nerwy. Wszystkie lekcje są za długie, a za krótkie przerwy. Popsy, pani, skokne, zycie! Nieraz by matka kleks w zesycie. Albo matma? Ale wiecie, że wasza szkoła obchodzi dzisiaj swoje 40. urodziny? Wiemy. No tak, ale was jeszcze wtedy na świecie nie było. Ja to co innego, wiekowa już jestem i dobrze pamiętam wielu uczniów, którzy już dawno ukończyli tę szkołę. To już przeszłość. A co wy pamiętacie ze swojej przeszłości? Pamiętam jak kiedyś niedawno, lat temu 2, 3, może 4, dziwne, czarne, niezrozumiałe, oglądałem w książce litery. Niestety nie umiałem z nich ułożyć mi słowa. Wątpiłem, czy kiedyś ich przed nią poznam tajemnicę. Dziś wszystko przeczytam. Jestem mądra głowa. I tak mijały lata w naszej szkole. Dziś, po 40 latach, mamy już tak wielu absolwentów tej naszej szóstki, że nie jeden z nich mógłby z pewnością zaśpiewać. Świat. Marzy mi się z szóstami sen, a często
Nasz pociąg z dalekiej przeszłości przyjechał. Uczniom swój wiglem i psoty przeczekał. A teraz rusza naprzód, w przyszłość, przed siebie. Gdzie dojedzie, nikt tego nie wie. Naszą dorosłość przywitać kolejne szkolne zmiany i oświatowe programy. Ale najbliższy przystanek to wakacje. Uwaga, uwaga, zaraz ruszamy. Thank you.
Dziękujemy za udział w naszej akademii. Prosimy o zabranie głosu dyrektora szkoły, pana inżyniera Eugeniusza Szybiaka. Szanowni Państwo, zanim oddam głos naszym szacownym gościom, chciałbym na środek zaprosić trzy osoby, które w jakiś tam sposób, czy to z ramienia pełnienia funkcji, czy w sposób sentymentalny, były z naszą placówką bardzo związane. Zapraszam panią minister na środek, zapraszam pana prezydenta, zapraszam panią byłą dyrektor Teklę Sibek. Rady Pedagogicznej oraz całego naszej społeczności szkolnej chciałem Państwu wręczyć symboliczne albumy właśnie z okazji 40-lecia naszej placówki. Całego serca podziękować za zaproszenie mnie i mojej koleżanki, kolegów na przepiękną uroczystość, a podziękowania składam na ręce dyrekcji, której kłaniam się, na ręce całej Rady Pedagogicznej, rodziców i uczniów tej pięknej placówki. Jeżeli jestem już przy głosie, pragnę od siebie jak najserdeczniej, aczkolwiek nie przygotowałam przemówienia, jak najgoręcej od serca podziękować wszystkim tym, którzy od 71 roku pracowali mozolnie dla tej placówki. Wychowywali naszą młodzież i wychowali ją bardzo dobrze do tej pory i myślę, że tak będzie bardzo, bardzo jeszcze długo. Pragnę podziękować wszystkim rodzicom, wszystkim całym personelowi administracyjnym, gospodarczym, bo tak, ale pragnę również podziękować władzom oświatowym, władzom miasta, bo bez tego żadna placówka oświatowa no niestety nie może funkcjonować. Także jeszcze raz pozwolę sobie wszystkim tym, którzy od początku wkładali bardzo, bardzo dużo trudu w wychowanie, kształcenie młodzieży, i nauczanie, podziękować jak najserdeczniej moim też zastępcom i obecnym też zastępcom tutaj pana dyrektora. Także to jest bardzo, bardzo rzecz cenna, bo bez nauczyciela, bez rodzica, no i bez ucznia nie ma szkoły. Dziękuję wszystkim, proszę mi wybaczyć, nie przygotowałam tak od serca, jak to zwykle bywa w nauczycielstwie. Dziękuję. Państwo, szanowni goście, jeżeli ktoś z Państwa chce zabrać głos, to jak najserdeczniej zapraszam. Panie dyrektorze, szanowne koleżanki, koledzy, drogi dzieci. No, po takim przemówieniu pani pierwszej dyrektor wiadomo było, że ta szkoła musi powstać, że to musi być dobra szkoła. Przypomniały mi się czasy, kiedy zaczęłam tutaj pracować i właśnie pani dyrektor takim
głosem mobilizowała nas wszystkich do takiej naprawdę bardzo dobrej pracy, ale też z ogromnym sercem dbała o to, aby ta szkoła funkcjonowała, by była dobrze wyposażona, żebyśmy wszyscy tutaj dobrze się czuli. Dla mnie ten dzisiejszy dzień jest szczególnym dniem, jak myślę, dla większości moich koleżanek i kolegów, które już w tej szkole nie pracują, ale to jest powrót do przeszłości, powrót do czasów młodości, powrót do tego, kiedy zaczynało się pierwszą pracę, kiedy były marzenia, kiedy całe życie było, całe dorosłe życie było przed nami. I to jest niezwykle ważny moment, powrót do tego czasu, kiedy zaczynało się swoją pracę zawodową. Ja pracę zawodową zaczynałam w tej szkole i w tej szkole nauczyłam się kochać zawód nauczyciela. I bez względu na to, w jakim miejscu jestem i w jakim miejscu byłam, zawsze w głębi serca byłam nauczycielem i siły czerpałam z tego zawodu. Siły czerpałam również z tego, od moich koleżanek i kolegów, które to koleżanki, którzy to koledzy ze mną pracowali, ale też od tych nauczycieli, z którymi nie miałam możliwości się spotkać, ale wiem, że również oddają całe serce i całą swoją pracę tym najmłodszym. Kochane dzieci, kochani uczniowie szkoły podstawowej numer 6, szkoły na szóstkę, szkoły imienia Królowej Jadwigi. Szkoły, która na stałe wpisała się w historię tego miasta. Szkoły, która jest dzisiaj waszym całym życiem, a w przyszłości będzie wam dawała siły do pokonywania trudności w dorosłym życiu. Pamiętajcie, że w tej szkole spędzacie najlepsze lata swojego życia. Nie tylko najlepsze dlatego, że można się bawić, poznawać kolegów i koleżanki, ale również dlatego, że uczycie się tutaj rzeczy ważnych, że budujecie swoją przyszłość, że ta szkoła daje wam siły i możliwości, abyście później w dorosłym życiu zastąpili być może waszych nauczycieli w tej szkole, a może nie na stanowisku ministra edukacji narodowej. Bo jak widzicie, z tej szkoły, z tego miasta również można zostać ministrem edukacji narodowej. Ale trzeba trochę wysiłku w to włożyć. Trzeba trochę popracować, trzeba trochę pofiglować, ale przede wszystkim trzeba poważnie traktować wszystkie obowiązki. I ja myślę, że w tej szkole na szóstce dzisiaj, w 40. urodziny tej szkoły, wszyscy grzecznie, głośno przyrzekniecie, że tak będzie, że będziecie się dobrze uczyć, będziecie szanować tą szkołę i zawsze będziecie dla niej i dla siebie robili to, co najlepsze. Przyrzekacie? Panie dyrektorze, drodzy nauczyciele, rodzice, koleżanki i koledzy, z okazji 40. rocznicy urodzin szóstki, wszystkiego najlepszego dla nas wszystkich. Dla nas wszystkich. Na przyszłość, wspominajmy to, co było w przeszłości, i cieszmy się tym, co przed nami. A panu dyrektorowi kamerę, żeby filmował lepsze, gorsze chwile tej szkoły, tak aby następne pokolenie również mogło przypominać sobie, co dobrego i co ważnego tutaj się zdarzyło. Wspaniale. Bardzo dziękujemy panu ministrowi. Ja dziękuję przede wszystkim w imieniu naszych uczniów. A nasi uczniowie chyba tak w każdej polskiej szkole są wspaniali. Nawet jak na nas rabiają, to mają cywilną odwagę przyjść, przyznać się, za co też ich bardzo cenimy. Także, szanowni państwo, zapraszam do zabierania głosu. Jeszcze raz, pani minister, dziękujemy za prezent. Pani minister, panie kuratorze, panie dyrektorze, szanowni państwo. Ja przede wszystkim chciałem na początku podziękować za zaproszenie, na które bardzo długo oczekiwałem z niecierpliwością, dlatego że przyjmuję przede wszystkim jako absolwent tej szkoły. Absolwent 8A Szkoły Podstawowej nr 6 im. Pawła Findera.
Jestem z tego bardzo dumny i zawsze to w każdej sposobności swojego życia zawodowego powtarzam. 8 A dodam też w takich fartuszkach, tylko że z biało-czerwonymi kołnierzykami w grochę. Pani dyrektor swoim stanowczym i silnym głosem, ale przede wszystkim ciepłą postawą przypomniała mi bardzo dobitnie te czasy z lat 70. Za co serdecznie dziękuję. Ja myślę, że najpiękniejsze kroniki, najnowsze narzędzia techniki, DVD, wcześniej płyty VHS, nie oddadzą tego, co zostaje we wspomnieniach każdego z nas, który tą szkołę skończył. Proszę wybaczyć mi, że być może nadużyję troszeczkę swojej prywatności, ale myślę, że nie będzie żadnych opaj, jeżeli będę wypowiadał się w imieniu wielu, wielu absolwentów. To wy Państwo przez 8 lat kształtowaliście nasze umiejętności, dbaliście o nasze wychowanie, troszczyliście się każdego dnia w ciągu kilku fajnych godzin spędzanych w szkole. To wy rozwijaliście wśród nas nasze pasje. Pani dyrektor Krystyna Dziedzic, która zaszczepiła mi niesamowitą miłość do przyrody i stąd też mój wybór szkoły średniej. Panowie błędziści, którzy zaszczepili mi akcent. Sportowy pan Rożkowski, pan Bernasz, które jednak mimo wszystko w którymś momencie życia odezwało się i stąd studia wyższe. Wielu, wielu nauczycieli, którzy stanęło na mojej drodze i spowodowało, że jestem dzisiaj tu, gdzie jestem, czyli przede wszystkim jestem nauczycielem, a już pracę samorządową wybrałem sam. Szanowni Państwo, to też pani Woźna, która potrafiła na korytarzu, kiedy rozmawialiśmy, pociągnąć za łuk, ale potrafiła też opatrzyć rozbite kolano, rozbity łokieć. Za to serdecznie wszystko dziękuję. To też nasze pierwsze przyjaźnie, tutaj nasze znajomości, rówieśnicy, koleżanki, koledzy. Dzisiaj na sali, mam nadzieję, że wybaczcie, to moja koleżanka, która też była absolwentką, jest absolwentką tej szkoły, chodziła ze mną do klasy, a dzisiaj pracuje w tej szkole, uczy Was, kiedyś sama się tu uczyła. Jest to Alicja Alikowska, Woźnica. Serdecznie chciałabym pozdrawiać. Mam nadzieję, że się wyobrazisz, brakuje Ci tylko fartuszka w te kolorowe grochy, tak poza tym się nie zmieniłaś. Panie dyrektorze, szanowni Państwo, wszyscy nauczyciele, wszystkie dyrekcje, które w tej szkole pracowały, pracownicy administracji obsługi, rodzice i wy dzieci, życzę wszystkiego dobrego na kolejne jubileusze. Kolejnych okrągłych jubileuszy, a Wam, droga młodzieży, wielu wspaniałych chwil w tej chwili i również wspaniałych wspomnień za kilkadziesiąt lat, które mnie towarzyszą. Na zakończenie chciałbym symbolicznymi kwiatami podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego trudu wychowawczego tej szkoły w naszym mieście, w wychowaniu wielu pokoleń naszych mieszkańców i nie mógłbym zapomnieć o jednej osobie, o wychowawczyni mojej klasy od klasy pierwszej do klasy ósmej. Dlatego proszę panie dyrektorze wybaczyć, te kwiaty przekażę na ręce pani mojej wychowawczyni Teresy Kruszczyzny. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zapraszam do zabrania głosu. Proszę panie kuratorze. Pani minister, panie przewodniczący, panie prezydencie, panie dyrektorze, szanowni państwo, drogie dzieci, z wielką uwagą obejrzałem dzisiejszy program i odnoszę wrażenie, że historia szkoły sięga nie roku 1972, a czasów powstania Akademii Krakowskiej i młodości królowej Jadwigi. Zresztą jako historyk mogę Was przekonać, śledząc temperament faktycznie Waszej patronki, że z pewnością, gdyby przeniosła się do czasów współczesnych, tańczyłaby z Waszymi koleżankami hip-hopa. Dobór patrona szkoły jak najbardziej trafny. Mówi się, że każdy ma swoje takie szczególne miejsce w dzieciństwie, w młodości, czy też w wieku dojrzałym.
Żeromski napisał, że to świątynia duszy i myślę, że tym takim miejscem jest szkoła, bo niezależnie, że podziwiałem wasz wspaniały występ, podsłuchiwałem te słowa emocji wypowiadane przez waszych rodziców, innych nauczycieli, czy też dziadków i babcie, powiem tak, dostarczyliście im szeregu wielu wzruszeń, także za to również w imieniu bardzo, bardzo dziękuję. Dla mnie ta dzisiejsza uroczystość, pani minister, panie prezydencie, to niezwykłe przeżycie, ponieważ słuchałem z ogromnym zainteresowaniem tych takich słów odnoszących się do przeżyć, do wzruszeń, do pracy, z okresu tutaj uczenia się, dorastania. I powiem tak, pani minister, jeśli pani pozwoli, ja wiem, gdzie narodziła się już idea szkoły z pasją, szkoła odkrywania talentów. Gratuluję serdecznie. To miejsce również, myślę, stanowi taką inspirację. Jest to faktycznie szkoła na szóstkę. Gratuluję wam serdecznie i wierzę, że za kilkanaście lat zajmiecie miejsca osób, które tutaj gościmy, dla których również tą uroczystość organizujemy, żeby przywołać tam wspaniały okres i mam nadzieję, że z tą szkołą również będziecie się w taki właśnie sposób identyfikować. To z punktu widzenia ucznia ona również was będzie inspirowała. Gratuluję serdecznie. Szkoła podstawowa numer 6, jaką jest szkołą na szóstkę. Oczywiście tego wam życzę w kolejnych latach. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panu bardzo. Szanowni państwo, czy jeszcze ktoś z państwa chciał zabrać głos? Zapraszam serdecznie. Pani minister, panie prezydencie, panie dyrektorze, szanowni państwo, jestem przedstawicielem powiatu gliwickiego i w imieniu pana starosty, przewodniczącego rady za chwileczkę złożę życzenia, ale wcześniej chciałem się zapisać do klubu tych, którzy kończyli szkołę numer 6, tyle tylko, że w Piskowicach. Ale coś w tym numerze musi być specjalne. Ja myślę, że to naprawdę jest szczęśliwy numer dla szkoły. A ja chciałem serdecznie pogratulować tego 40-lecia, piękny jubileusz. No i przede wszystkim życzę na kolejne wiele, wiele lat, bo nie wiadomo na ile, wszelkich sukcesów dla całego grona pedagogicznego, dla uczniów, dla rodziców, którzy wysyłają dzieci do tej szkoły. Życzę państwu wszystkiego dobrego. Zapraszam, szanowni państwo. Panie ministrze, panie prezydencie, szanowni zebrani. Ja już tak na koniec, jak to ostatnio, bo to jest taka moja rola. Jestem prezesem spółdzielni mieszkaniowej, więc ten obiekt jest jakby wpisany w miasto, bo razem nie tylko sprawy powiedzmy zbytowe, ale też nauki były potrzebne. Zawsze jak patrzę na młodzież, to mi się tak ucz się, że młodzi, kochajcie wiedzę, idźcie z nauką tak pod rękę, bo tego wymaga dzisiejszy czas, a ciągle będziecie w pierwszym szeregu. Panie dyrektorze, dziękuję panu za opiekę naszymi dziećmi, no dziećmi wszystkich członków. Myślę, że to, że na tych ścianach jest coraz mniej napisów, że bardzo szanuję, to też jest sprawa wychowania dla wszystkich. Życzę wszystkim, żeby z okazji tej rocznicy tak dobrze było, żebyśmy mogli zawsze cieszyć się z tego, żeby obudzili się tu z tej szkoły. Serdecznie dziękuję. Szanowni państwo, jeszcze zapraszam. Chcę zabrać głos. Szanowni państwo, szanowny panie dyrektorze, w imieniu społeczności szkolnej wszystkich dorosłych placówek oświatowych pragniemy na ręce pana dyrektora złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji pięknego jubileuszu 40-lecia Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6. Pozwólcie państwo, że przeczytam treść pamiątkowej tablicy, którą chcemy na ręce pana dyrektora złożyć. Odwieczna to prawda, że czas się nie cofa, zegar odmierza godziny i w dal ucieka. Jak szelest liści lecących z drzewa, tak szybko nadszedł dzień 40-lecia. Niech więc umysły uczniów budzą się z uśpienia, a talenty mnożą się jak ziarna na piasku. Niech czerpią wiedzę z wielkiej księgi doświadczenia,
by móc z dumą, bez smutku i cienia dążyć do ideału istnienia. W związku z jubileuszem 40-lecia Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 w Górowie, wszelkiej pomyślności, klimatu wzajemnej życzliwości, pasji i kreatywności w edukacji przyszłych pokoleń życzą pracownicy miejskich przedszkoli, miejskich szkół podstawowych, miejskich gimnazjów, Miejskiego Ośrodka Pracy Pozaszkolnej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wszystkiego co najlepsze. W imieniu Pani Przewodniczącej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Chmurowie dołączam się również do tych życzeń. Wszystkiego najlepszego.